Dotarliśmy w końcu. Mamy menu. Ja sobie wezmę tą zupkę Tom Yum z krewetkami. Oni mają tutaj tak duży wybór, słuchajcie, tych dań, że się można normalnie pogubić. Także trzymajcie kciuki, żeby było dobra. Zaraz sobie spróbujemy. Nagram wam, póki jeszcze jest, bo już tutaj się Kamil zabrał za jedzenie. Wziął sobie kurczaka i ryż. Spróbujemy trochę. Ja sobie wziąłam krewetki, bo nie było zupy jednak. Dobry. Dobry, tylko trochę słony, a ryż? Dobry, już. Dobry, ale lepszy był ten, co wczoraj jedliśmy. Ja trochę czerwona jestem w ogóle. No ja czekam na swoje jedzonko. Chciałam strasznie tą zupę, no ale niestety nie było. A wziąłam sobie krewetki, poprosiłam, żeby nie były aż takie ostre. Krewetki z bazylią, w jakimś tam sosie, z ryżem takim zwykłym. Także postawię was tutaj i sobie zaraz spróbujemy, jak dostanę swoją portę. Pokażę wam tutaj moje jedzonko. Może wezmę tak, będzie lepiej widać. Ryż z krewetkami, z bazylią i z sosem. Kamil już swoje kończy praktycznie. A ja zaczynam, teraz wam powiem. Prosiłam, żeby nie było bardzo ostre, mam nadzieję, że nie będzie. Ale leje. To właśnie są takie fazy, że zaczyna tak mega padać. Potem jest przerwa, a jak jechaliśmy kurczę na skuterze, to tak paliło słońce, że no niby mam ramiona zakryte, ale nogi to nie wiem, czy nie będzie tragedii. Powiem wam tylko, czy dobre i już kończę, bo nie wiem, czy w ogóle będzie coś słychać, tak leje. Bardzo dobre. Jest ostre, ale nie za ostre. Słowo. Zobaczcie, jaka ściana deszczu. Nie wiem, czy to będzie widać, no ale słychać. A więc minuta na skuderze, nawet nie minuta, sekunda na skuderze i już byśmy byli po prostu do suchej nitki przemoczeni. Kamil sobie zamówił jeszcze naleśnika. Ja tak się zastanawiam, czy nie zamówić sobie taki a la bubble tea, tylko nie wiem, jakie są opcje. Czy są takie zwykłe, czy tylko mleczne. No i zamówił sobie właśnie naleśnika z czekoladą, bo banana nie było. I jak naleśnik smakuje? Dobry, tylko brakuje banana. Brakuje banana. Ale ogólnie dobra, ładnie pachnie. Jak widzicie, przed chwilą lało i już słoneczko wyszło. No ale to nie ma się co jeszcze na zapas cieszyć, bo zaraz może być ulewa. No ale zaraz się zbieramy. Jak się uda, to zobaczymy sobie wodospad. Pojedziemy nad wodospad. No a jak się rozpada, no to będziemy wtedy myśleć, co dalej. Na zakończenie. Grażyna i Janusz na wakacjach, proszę bardzo. Buciki z Lidla do wchodzenia do wody. Ale tutaj są tak te skały śliskie, mega. Mam nadzieję, że słyszycie, że się idealnie sprawdzają. Tam sobie pan leży, nie wiem czy widzicie, lewituje na wodzie. I dotarliśmy właśnie nad wodospad. Trochę nas deszcz zmoczył. Takie, wiecie, chciałam ładne zdjęcia i w ogóle, a wyglądam jak zmokłatura. No. Więc tak to jest. Także idziemy teraz na plażę, póki nie pada, zrobić jakieś ładne zdjęcia i dalej w drogę, a już widzę, że zaczyna kropić. Cześć, witam was kolejnego dnia na tej pięknej wyspie Kochkut. My się właśnie zbieramy na jedzenie, bo no może nie jest już późno, ale wiecie, zanim to, tamto, siamto, to ten czas leci nie wiadomo kiedy. I stwierdziliśmy, czy stwierdziliśmy, ja stwierdziłam, że jak ja tak w miarę jest ogarnięte, to wam przy okazji pokażę nasz pokój, domek, bo to jest taki połączony duży domek, bo ja myślałam, że one są oddzielnie, ale po prostu są drzwi w drzwi, ale te apartamenty, pokoje są takie duże, takie domkowe bym powiedziała. No, więc sobie zaczniemy, będziecie widać, uprzedzam. No. To tak, tutaj mamy łóżko, postawiliśmy sobie dwa taboreciki od tego stołu, przestawiliśmy. Tu nasze rzeczy, bo zaraz będziemy jechać, plecaki. Tutaj taka jakby ala szafa. Zobaczcie, jak uświniłam ręcznik od tego, od balsamu brązującego. Wstyd, wstyd, Paulina, lodówka. Tutaj taki ala barek. I powiem wam, że jak na barki, jak to powiedzieć. Zawsze w hotelach są takie mini barki
i minibarki, minibary. I tam wszystko jest płatne, a tutaj było za darmo, także w ogóle ekstra. Łazienka jest ogromna, nie wiem czy to w ogóle aparat oddaje, ale naprawdę jest bardzo duża. Zlew i taki długi blat. Duże lustro. Tutaj sobie kupiłam, wiecie co, na markecie nocnym taką bluzeczkę. Ale to już pewnie wam pokażę w zakupach z Tajlandii. No prysznic jak prysznic, tylko że jest bardzo duża przestrzeń tutaj. Boże, co ja dzisiaj mam z tym gadaniem? No. Także tak to... Uciekaj. Także tak to wygląda. A tutaj mamy taki ala, no nie można tego nazwać tarasem, ale takie wylewkę, o! Ze stoliczkami, ze stoliczkiem, z krzesłami i z widokiem na palmy. A tam z tyłu tutaj jest plaża. I tak to się prezentuje. Muszę sobie wziąć jakąś fotę tutaj, bo nawet nie mamy zdjęcia tutaj żadnego zrobionego. No i tak, zbieramy się, aż mi, wiecie co, ciężko mówić, bo kupiliśmy taki spray na komary cytrynowy, naturalny. Po prostu on jest tak mocny, tak dusi, że aż mnie drapie. A, jeszcze coś wam pokażę. Zobaczcie, wczoraj była myta podłoga, bo są białe, duże kafle. I w nocy, dosłownie przez noc, tu się dynda, zaczęły wchodzić, nie wiem którędy naprawdę, jakieś chyba szczelinami, takie ala ćmy, takie malutkie, ale zobaczcie ile tego jest. To jest wszędzie, po prostu wszędzie. Ja to starałam się trochę deptać w nocy, bo normalnie widziałam jak to wszystko łazi, cała podłoga się rusza. No, ale naprawdę. Wczoraj tego nie było, wczoraj za to był pająk i wiecie, jak ja już słyszę słowo pająk, to już mi jest ciemno przed oczami. No, także my się zbieramy. Jedziemy coś zjeść. Wczoraj byliśmy na śniadaniu, tak jak wam pokazywałam, w takim, no, fajnym miejscu, przyjemne było. Bardzo dobry ryż z krewetkami. No, a dzisiaj zobaczymy, co będą serwować. To sobie wybierzemy. I co? Zabieramy was z nami. Jakby się ktoś zastanawiał, czy to jest napój stojący na ulicy, to nie, nie daj Boże, nie próbujcie tego napoju. Nie, no a tak na serio to jest, jak widzicie, gazolina, czyli paliwo do skutera. Właśnie ten chłopczyk, co jedliśmy u niego pierwszego dnia, ale ja wtedy chyba nie nagrywałam wieczorem, to nalał nam tutaj gazoliny i jedziemy w dalszą podróż. Ogólnie pogoda jest beznadziejna. Także no zobaczymy, czy coś, cokolwiek się uda nam zobaczyć dzisiaj, bo jakoś no szczęścia nie mamy. Nagrywam telefonem, słuchajcie, jesteśmy w sklepie tajskim. Weź mi poświeć, to coś pokażę. To wygląda jakby jak hurtownia, tylko weszliśmy w taki ciemny zaułek. Poświecisz mi to? No. Tu widzicie, są napoje. Okay. Albo może przede mną idź, co? Kamil mi lampę włączył. Tu widzicie, tutaj takie malutkie proszki. Tak to wygląda, półki i... Ale widzę, że cen nie ma. Jesteśmy na bosaka, bo taka jest kultura, żeby chodzić na bosaka. Ale nie widzę cen, no ale wiecie, tu nie jest drogo, chociaż na wyspach zawsze jest drożej, wiadomo. O, tu jest chemia, ten szampon właśnie sobie kupiłam. Spoko jest, Rejoice. Proszę, nawet jakieś zapachy są z Essence chyba, no. Kawa. Ale mi ten telefon przybliża mocno. Tutaj coś do picia. A nie, to sosy jakieś. No nic właśnie nie wziąłam sobie. Dobra, jeszcze tu przejdziemy. Woda. Jakieś piwo. Mam nadzieję, że mnie w ogóle słychać, że nie zatykam głośnika paluchem.
A tak wiecie, głupio mi, nie wiem, czy ja mogę tutaj w ogóle nagrywać. A i tak oni nie rozumieją, więc nie da się za bardzo dogadać. Co? O, widzisz? Weź sobie może, żebyś potem jak jest gazowana, bo tu jest problem, żeby dostać wodę gazowaną, wiecie? Poki, jakiś bang bang, Kamil sobie wziął jeden KitKaty. No a ja sobie nic nie wzięłam. Nie wiem. Nie wiem, co mam wziąć. Pogoda jest tragiczna i tak wiecie co, jeździmy, co chwilę się zatrzymujemy. Byliśmy na jednej plaży prawie, ale takie bagno tam było od deszczu, że baliśmy się skuterem, że on się po prostu zatopi. No ale dobra, ja coś sobie wezmę. I już się z wami żegnam. I zobaczymy się gdzieś. A gdzie? To nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że pogoda będzie ładna, że nie będzie padało, ale będzie już ten pada, bo cały dziennik, wiecie.